Hejo, hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Selena i Wyzwanie Księżycowe. Witam was bardzo serdecznie w 25. odcinku tej serii. No i cóż no, święta zbliżają się wielkimi krokami i właśnie dlatego dziś u Seleny również zaczniemy wprowadzać świąteczny klimat. Jednak ze względu na to, że w naszym prawdziwym życiu Wigilia przypada w sobotę, a na moim kanale trwa oczywiście świąteczna seria Emilkowa i bardzo zależy mi na tym, żeby odcinek tej serii opublikować również w Wigilię, to właśnie dlatego święta, a właściwie święto Księżyca, u Seleny będziemy obchodzić w naszego Sylwestra. Także w przyszłym tygodniu nie ma odcinka, będzie dopiero w Sylwestra, ale myślę sobie, że nie wpłynie to na tą cudowną atmosferę, która, no myślę i mam nadzieję, że nas wszystkich oczaruje i będzie, jak zawsze, bardzo, bardzo magicznie. Zgodnie ze swoim postanowieniem, Rea zaczęła szukać tych upragnionych obiektów kolekcjonerskich. Pokażę wam tutaj, że Rea znalazła już dwa. No i szuka dalej. Jak widzicie, szuka dalej, biega w tym śniegu, w tej swojej pięknej czerwonej sukni. I tak, jakbyście się zastanawiali, to Selena i jej córki są odporne na zimno, odporne na ten śnieg i dlatego właśnie mogą sobie chodzić w takich pięknych sukniach i w ogóle nie odczuwają. No Rea, pokaż ten twój uśmiech. I w ogóle nie odczuwają tego chłodu. I zobaczmy sobie, co ty tutaj masz w wyposażeniu. Okej, znalazłaś części do ulepszeń, to się przyda dla Kiary. No i skałę ze skamieliną. Może wydobądź skamielinę. Rea ukończyła wykopaliska. Rea, kiedy ty to zrobiłaś? No jakoś nie zauważyłam. I odkryła ten obiekt. Popękana skamielina i skamieniałe jajo. Świetnie. Świetnie. I coś tutaj ci się zaliczyło? 3. Okej, mamy 3 obiekty kolekcjonerskie. No tak skromnie bym powiedziała, ale dobra, na początek wystarczy. Wendy. Wendy tutaj zajmowała się ogrodem i naszym kurnikiem. Chodź tutaj jeszcze, rozrzuć karmę. No jak widzicie, kury są zadowolone i sobie tutaj spacerują w tym pięknym, błyszczącym śniegu. Tutaj jeszcze musisz... Aha, zebrałaś już plony? Nie, nie zebrałaś plonów. No właśnie. To pozbieraj plony i w ogóle właśnie nasza Wendy dziś wieczorem wyruszy z Antonim w swoją drogę miłości. I właśnie dlatego, no raczej niestety po raz ostatni zajmuje się ogrodem i kurnikiem. Ale widzicie, ona się cieszy. No ale my będziemy musieli znaleźć dla niej następcę. Ja tutaj też z wyposażenia sprzedawałam plony Wendy ostatnio. Tu sobie sprzedamy cebulę. A te roślinki, no być może, wiecie co, być może przekażemy je... Może do Laury na razie, co? Laura, tutaj trzymaj te roślinki na razie, bo tak ogólnie to chciałabym, żeby w przyszłości naszym ogrodem zajmowała się Stella, ale Stella jest teraz jeszcze malutka, no już z dzieckiem, ale właśnie, żeby to była Stella, musi podrosnąć, żeby tak w pełni móc zająć się tym ogrodem. Laura sobie tu, widzicie, spaceruje, chyba przybyła po książki, co? Tak, no właśnie, tak, a Stella sobie spała i już się obudziła. Oho, obudziła się, bo tutaj Astrid przyszła. Poprawimy jej humor, co? Bo ona sobie płacze. A czemu ty sobie płaczesz? Aha, bo ty robiłaś tutaj te plusku-plusku i ci jeszcze nie przeszło. No dobra. To wiesz co, Astrid, chodź spać, bo ty jesteś zmęczona to marudna, wiadomo, więc chodź spać. Ale co by tutaj w ogóle zrobiła za fajna atmosfera? Widzicie, Laura przyszła, Stella, Astrid, czyli całe nasze młode pokolenie, no prawie całe, dlatego że jeszcze Cordelia sobie idzie po naleśniki. Okej, Stella, bo ty właśnie musisz do łazienki, tak też mi się wydawało, więc chodź sobie, skorzystasz, wykąpiesz się. No i właśnie Stella tak wygląda, ma taką piękną fryzurkę tutaj z tyłu z kwiatkiem. No i ma też pomarańczową sukienkę, którą zobaczycie sobie za chwilkę, jak ona się wykąpie i się przebierze. Selena sobie odpoczywa. Jak widzicie, Selena śpi i chciałaby się wyspać, ale tutaj co chwilę przychodzi do niej Laura i jej hałasuje. Laura, wiesz co? Pokaż się. Co ty tutaj masz do zrobienia? Żartuj z simami i osiągnij 3. poziom umiejętności komediowych. To wiesz co? Lustro, umiejętności komediowe. Może chodź tutaj do góry. Ćwicz umiejętności aktorskie, przemowy. Aha, to chyba to nie da się tutaj ćwiczyć. Czekajcie, jak to było?
Jeśli chcesz rozwinąć umiejętności komediowe, używaj mikrofonu, pisz dowcipy na komputerze albo przeczytaj podręcznik umiejętności komediowych. Podręczniki umiejętności można kupować bezpośrednio z regału. To może dlatego ona tak do tych książek chodzi, bo sobie książki chce poczytać, a tutaj znaleźć nie może. Wiecie co, kupimy jej takie książki. Ale tak sobie myślę, że dlaczego nie? Powiedzmy, że znalazła tam jakieś, wiecie, magiczne dowcipy, tysiąc magicznych dowcipów na każdą okazję. I znalazła właśnie taką książkę. I dlatego sobie właśnie postanowiła przeczytać i rozwijać swoje zainteresowania. Ja przegapiłam chyba te umiejętności komediowe. No właśnie tutaj. Komedia tom pierwszy. Łap dowcipy. Dobra, kupujemy. I zobaczmy, gdzie jest ta książka. Tutaj jest. Znasz jakieś dowcipy? Nie? Cóż, na szczęście dla ciebie ta książka jest po brzegi wypełniona dowcipami. No tak jak powiedziałam. Tysiąc magicznych dowcipów na każdą okazję. Proszę, Laura, czytaj sobie w spokoju. I tak, tak jak obiecałam, pewnie już też zauważyliście, u Seleny pojawiła się choinka. Pojawiły się też te piękne ośnieżone drzewka w naszym ogrodzie. I ogólnie poszalałam tutaj z tymi dekoracjami. Zobaczcie w ogóle ten kącik, tutaj są też świeczki. Jak to pięknie świątecznie wygląda, Laura. No, ty jesteś po prostu niesamowita. Niesamowita. Cordelia, smakowały ci naleśniczki? Smakowały. No chyba smakowały. A Kiara tutaj podziwia. Widzicie? No aż muszę screena zrobić. Kiara podziwia śnieg za oknem. O, jak uroczo. No i zobaczcie. Wendy stwierdziła, że będzie się bawić sówką. To jest chyba sówka, tak? Tak, żółtą sówką, no widzicie? Wendy tutaj już naprawdę cieszy się z tego swojego nowego etapu w życiu, który nadchodzi właśnie dziś wieczorem. I stwierdziła, że z tego powodu uderzy się w czoło. No, ale grunt to dobry humor. Wendy jest niesamowita. A kto tutaj napluskał? No ja wiem, kto tutaj napluskał. Astrid, która sobie śpi. Stella też... nie no... Stella, ty się dopiero obudziłaś. To czekaj, stój. Jak już chcesz iść sobie spać, to może chociaż zaprezentuj, jaką masz piękną sukienkę. Stella ma sukienkę taką trochę nietypową, jeśli chodzi o nasze wszystkie córki, ale ta sukienka jest taka śliczna, ma tutaj kokardę i w ogóle jest taka cieplutka i taka jakoś świąteczna mi się skojarzyła, dlatego właśnie Stella ma takie ubranko, no i skoro ona chce iść spać, to niech sobie idzie spać. Antoni przybył. Nie, no dobra. No to skoro jest Antoni, to idziemy do niego. Tak, romantyczne pochwal. I on posprzątać chciał, no bo właśnie Wendy miała posprzątać. I wyciera nam blaty. Antoni, ty jesteś po prostu ideałem. Ty jesteś ideałem. Serio. No to musimy jeszcze poflirtować z nim. Hej, apiona. Wymień się numerami. Spytaj o romantyczne zainteresowania. Tak, Antoni, ty wiesz, że my dzisiaj wyruszamy w drogę. Co ty wiesz? Znaj zawroczenie, może niekoniecznie. Antoni jest nieswój. On się stresuje, wiecie, on się stresuje, bo to jest taka nowa droga w życiu i on tutaj nie jest przekonany. On musi opuścić swój pieniek. Musi, to znaczy chce. Jeszcze się zastanawiam, staram się lepiej poznać siebie, okej? No, ale w każdym razie Antoni musi opuścić swój pieniek i wyruszyć w drogę, w nieznane. Wręcz róże, nie, może... co tutaj jeszcze? Uwodzicielska poza... No tak tutaj... O, opowiedz proszę do wsi. Tak tutaj przypadkiem siostry przyszły, nie? Tak przypadkiem. Co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? Widzicie, jak Cordelia obserwuje? Rea stoi z tym tortem zadowolona. Wiecie co? No dałybyście siostrze tak trochę intymności i spokoju. Nie, ja tu będę siedzieć, a w ogóle miłość to są takie bzdury, bla bla bla, bla. Porozmawialibyśmy o zabawkach. No właśnie tak. No i zobaczcie, kto nam się obudził. Obudziła się Selena w dobrym humorze, uśmiech na twarzy jest. Chciała pomóc Laurze w odrabianiu lekcji, ale Laura akurat skończyła, poradziła sobie sama wyśmienicie. No i cóż, no Selena, tak tutaj stoisz przy tej choince i tak się zastanawiasz, czy to już jest ten moment. Ja myślę, że tak.
No i teraz, moi drodzy, dylematy. Bo ja wybrałabym czerwono-złote i też takie tutaj dekoracje wybrałam, na przykład na okna, ale może choinkę byśmy zrobili w troszeczkę innym stylu. I wybierzemy sobie niebiesko-białe, no bo to jest selena, no spójrzcie na nią, wszystko jest tutaj jasno-niebiesko-szaro-błękitno-srebrne, więc myślę, że selena wybrałaby niebiesko-białe ozdoby. I z kim byśmy stroili? Może z tym młodszym pokoleniem? Co wy na to? Laura, Stella i Cordelia. Na naszej choince, jak widzicie, pojawiły się już pierwsze ozdoby, ale przed nami jeszcze, wiadomo, łańcuchy, jeszcze gwiazda na czubek, jeszcze dywanik pod choinkę, także tutaj prace cały czas trwają. W międzyczasie Selena rozmawia z Reą, z Kiarą. Tutaj gdzieś była Wendy, ale Wendy wybrała się z Antonim tutaj na bok i dalej sobie flirtują. Pierwszy pocałunek. Jejku, ja bym chciała, żeby ten pierwszy pocałunek tutaj był przy choince, aż w ścianę weszłam z emocji. Ale dobrze, może rozmawiaj tutaj. O, chodź Wendy. Chodź Wendy tutaj, porozmawiasz z Antonim przy tej choince. I myślę, że to jest właśnie idealny moment, żeby teraz wydarzył się ten pierwszy pocałunek. Tak, 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 zdecydowanie tak. Wendy? Wendy? Jej! Stało się, nasza Wendy jest prawdziwie zakochana z wzajemnością. Widzieliście, co tutaj Antoni przygotował. Ja nie wybrałam tego łańcucha. Selena, halo! Co tutaj? Ja wybrałam inny łańcuch. Niebiesko-białe dzwoneczki. No właśnie, tutaj ja nie wiem, co się tutaj wydarzyło. Okej, zdecydowałyście właśnie tak? No dobrze, ja się nie wtrącam, to wasza choinka. To wasza choinka. Chcecie tutaj mieć łańcuch z popcornu? Spoko, nie ma sprawy. Jejku, jak to przeuroczo wygląda. Zobaczcie, w ogóle ten dywanik tutaj tak pasuje. To jest wszystko takie bardzo selenowe. Bardzo pasuje do naszej leśnej chatki. Pogaduchy też trwają. Ale tutaj, Kiara, ty jesteś naprawdę bardzo zmęczona, więc ty może pójdź sobie spać. Co? No właśnie. Nie! Nie, 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 nie! Nie! Gdzie? Co? Gdzie? Jak? Mroczny! Ty masz naprawdę parcie na szkło niesamowite! Antoni, zrób coś! Antoni, reaguj! No nie, no mroczny w takim momencie! No ziomek, no! Ty to masz wyczucie po prostu, serio! Luna, żegnaj! Dziękujemy ci za te lata! Ojejku, i teraz mi smutno! Mroczny, jak ja cię kiedyś spotkam, to ci tą kosę... A, nieważne. No nic, no taka kolej rzeczy, nic nie poradzimy. Jejku, ale przynajmniej miała z nami dobre życie, prawda? Prawda. Co my tutaj mamy za nastrójnik? Przepiękna dekoracja, ładnie udekorowana choinka rozsiewa świąteczny nastrój. No i właśnie o to chodziło. Oszpecona choina. Nieudana próba udekorowania choinki. Czy nie można by zamówić choinek już ozdobionych? Aha, Selena, no właśnie, czy my się tutaj, że tak powiem, rozumiemy teraz bez słów? Ty nie chciałaś tego łańcucha z popcornu, ty chciałaś inne, co? To może resetujemy girlandę. Tak, i wiecie co? Ja myślę, że Selena tutaj po cichu, tak, żeby nikt nie widział, pomyślała sobie, nie no, ja nie chcę tego popcornu na choince. Dziewczynki sobie poszły, to może nie zauważą, jak ja tutaj tak cichutko sama powieszę. No właśnie, ten popcorn to była jakaś pomyłka, to było nieporozumienie, to była ta chwila nieuwagi i tutaj Cordelia zarzuciła choinkę popcornem, a Selena stwierdziła, że musi wziąć sprawy w swoje ręce i powiesić tutaj te dzwoneczki, o których marzyła. O, no świetnie. Kiara, ty miałaś iść spać. W ogóle zobaczcie, tutaj jest ta piękna gwiazda na czubku. No naprawdę, święta już idą, moi drodzy. Święta już mamy prawie. Trzymamy za ciebie kciuki, Selena, żeby ta choinka wyglądała teraz tak, jak sobie wymyśliłaś i wymarzyłaś. Jestem bardzo ciekawa tego efektu końcowego. Jeśli chodzi o lampki na choince, to je sobie zapalimy w kolejnym odcinku, kiedy już będziemy właśnie mieli te takie selenowe święta, czyli tak jak powiedziałam wam, święto księżyca. No i ślicznie. Teraz wszystko pasuje. Widzicie, tutaj już nie ma nastrójnika, że oszpecona choina, także
Selena jest chyba zadowolona, tak mi się wydaje. Tak, i stwierdziła, że w nagrodę za tą dobrą robotę pójdzie sobie i sobie zje kawałek tortu. A co się tu w ogóle dzieje? Aha, tu się dzieją takie rzeczy, jak widzicie. Tu się dzieje zabawa. Dziewczyny, ale tu Astrid mała śpi. Mała Astrid sobie wypoczywa. No ja nie wiem. Ja nie wiem, czy to tak można. Laura sobie ćwiczy dowcipy, jak widzicie. Chyba sprawdza w praktyce, wiecie, te pomysły z tej książki 1000 magicznych dowcipów na każdą okazję. Także świetnie. Tak sobie myślę, że skoro tutaj przy choince właśnie Wendy przeżyła swój pierwszy pocałunek, no to tutaj przy choince pożegnamy ją. Tak, pożegnamy ją, będziemy jej życzyć wszystkiego najpiękniejszego. O, zapytamy właśnie o plany na przyszłość, jaką tam oni sobie teraz drogę wybiorą razem z Antonim. Może trzeba by było właśnie jeszcze... Selena, ty się nie interesuj, ja ci tutaj nie poopowiadam. Oczywiście żartuję, Selena. Wybieramy się w piękną podróż romantyczną. Tak, i Selena tutaj, widzicie, życzy szczęścia naszej Wendy, Rea oczywiście też i Kiara. I Kiara również, o, osobista ożywiona rozmowa tutaj zdradzi Wendy jakieś sekrety, jakieś porady, widzicie, odczucia nam się tutaj pojawiają. Cordelia, ty też chodź oczywiście, obejmij czule, tak, i Laura, ty też, choć musimy się tutaj wyściskać przy tej choince i życzyć naszej Wendy wszystkiego najpiękniejszego i najbardziej czarującego i najbardziej miłosnego, jak to tylko jest możliwe. Jak tu jest w ogóle kolorowo, widzicie to? Cieszę się, że Wendy jest szczęśliwa, że ma uśmiech na twarzy, że już nie może się doczekać tej swojej drogi. No i cóż, no i cóż. Jeszcze ostatni przytulasek z Laurą. Właśnie tak. No i zobaczcie tylko to spojrzenie Laury. Musiałam po prostu zatrzymać i musiałam wam to pokazać, bo ona tak patrzy na Wendy z takim troszeczkę podziwem, jakby dla tej starszej siostry, jakby też zastanawiała się nad tym, taka troszeczkę rozmarzona, jak to kiedyś będzie, jak ona dorośnie, jak ona przejdzie przemianę. No i też oczywiście patrzy z takim szczęściem, z taką dumą, o, może z dumą ze szczęścia siostry. Ojejku, to jest taki śliczny widok. To jest taki śliczny widok, że po prostu prawie się wzruszyłam. No tak, no ale tak to już jest, że właśnie... No tak. Tak jak tutaj Laura pokiwała głową. No i Selena się zgadza. Wendy musi teraz wyruszyć w swoją drogę. Także Wendy, chodź tutaj. Chodź tutaj do twojego ogrodu, tego pięknego, oświetlonego ogrodu. Porozmawiamy sobie z Antonim, wdamy się z nim w pogawędkę, właśnie tak. No i cóż, no, zobaczmy ten moment. Tak, Antoni, jestem gotowa, możemy ruszać, rozwijać naszą piękną miłość, miłość od pierwszego wejrzenia tak naprawdę. I tak teraz sobie patrzę na naszą Wendy i wiem, że za chwilkę muszę puścić ją w świat, ale wiem, że wróci i mimo, że teraz jest mi tak troszeczkę... smutno. Nie wiem, czy to właśnie ta świąteczna atmosfera tak na mnie działa nostalgicznie, że się wzruszam i w ogóle, ale no wiem, że tak trzeba i wiem, że Wendy będzie szczęśliwa. Także teraz w tej pięknej, zimowej, świątecznej scenerii pozwolę jej pójść razem z Antonim i wierzę w to, że będą spełniać swoje marzenia i kiedy nadejdzie ten właściwy moment, to wrócą do naszej leśnej chatki i misja Seleny wtedy dobiegnie końca. Także nie mówimy żegnaj, mówimy do zobaczenia. Będziemy za tobą bardzo tęsknić, Wendy. Bądź szczęśliwa. No właśnie tak. Na tą nową drogę życia dla Wendy i Antoniego zaczął pruszyć śnieg. Zobaczcie, w tą piękną, zimową, świąteczną, magiczną noc. Wygląda to po prostu niesamowicie. Niesamowity jest tutaj klimat. W leśnej chatce toczy się życie dalej. Toczą się rozmowy, słychać śmiechy. Cordelia, widzicie, uśmiechnięta.
Laura też, Astrid sobie spokojnie śpi, Kiara też już poszła spać. Tak, tutaj już Laura, widzicie, myśli o tych przepysznych, świątecznych wypiekach, które pojawią się w kolejnym odcinku oczywiście. Tak jak wam zapowiedziałam, będziemy świętować Święto Księżyca. Tutaj się będzie działo, będzie kolorowo, będzie świątecznie, będzie magicznie, będzie wesoło, mam nadzieję. Tutaj jeszcze tylko tak informacyjnie wspomnę, że wiem, że mamy wolne miejsce na adopcję, ale pomyślałam sobie, że kolejną adopcję przeprowadzimy po świętach. Na razie skupmy się na tych córkach, które są z nami. Skupmy się właśnie na tej świątecznej atmosferze. Ja wiem, że ja ciągle tutaj podziwiam ten kadr, ale ja się nie mogę nacieszyć tym widokiem. Jest dla mnie tak jak sobie wymarzyłam i tak jak właśnie chciałam, żeby te święta, ten świąteczny czas w naszej leśnej chatce wyglądał. A kto mi tutaj śmieszkuje? Nie mogę namierzyć. A tutaj pod schodami siedzi sobie nasza Stella i bawi się kotkiem, jak widzicie. No przy kominku, nie? Wiadomo, przy kominku to ciepło i przy kominku jest po prostu niesamowicie. Stella wie, co dobre na to wygląda, że ona naprawdę potrafi wczuć się w ten klimat, dokładnie tak jak i ja. No i cóż, no, myślę, że tym pięknym widokiem będę już kończyć ten dzisiejszy odcinek. Było troszeczkę nostalgicznie, były też przynajmniej z mojej strony wzruszenia, jak zawsze, ale ja po prostu tak bardzo kocham te nasze simki tutaj, że nie mogę się nie wzruszać i nie mogę czuć tych wszystkich emocji. Mam nadzieję, że przekazałam je wam, mam nadzieję, że cieszycie się ze szczęścia naszej Wendy i Bellatrix i mam nadzieję, że podobnie jak ja, nie możecie się już doczekać kolejnego odcinka, w którym będziemy obchodzić święta. A na razie, jak zawsze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał wam się. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Pa, pa!